Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj po raz trzeci z rzędu przyjrzymy się sylwetce słowackiego bramkarza. Dzisiejszy odcinek dedykuję użytkownikowi Wszystko o Futbolu. A jeśli to właśnie ty chciałbyś usłyszeć o swoim ulubionym piłkarzu, to zapisz jego imię i nazwisko w komentarzu. Przypominam także o subskrybowaniu kanału, abyście nie przegapili żadnych odcinków powstających z miłości do futbolu. Także zaczynajmy dziś o Marcinie Chudym. Marcin Chudy urodził się 23 kwietnia 1989 roku w Powaskiej Bystrzycy na Słowacji. Swoją przygodę z piłką rozpoczął w FK MŚK Powaska Bystrzyca. Zaczynał jako obrońca. W wieku 9 lat został bramkarzem. W 2004 roku przeszedł do klubu FC Nitra. W jednym z wywiadów przyznał, że jako nastolatek był uzależniony najpierw od telewizji, a później od gier komputerowych. Był nawet okres, w którym Marcin chciał zostać dyrektorem stacji telewizyjnej, a w salonie gier potrafił spędzić aż 8 godzin. W wieku 17 lat udało mu się pokonać te uzależnienia i wtedy zainteresował się dietetyką. Marcin występował także w reprezentacji Słowacji do lat 17, 18, 19, 20 i 21. W 2009 roku rozpoczął seniorską karierę piłkarską. W Nitrze przez 4 lata zagrał 58 razy. W 2014 roku występował w czeskim FC Senior and Belot w Laszim. W czerwcu tego samego roku przeszedł do Dukli Praga. Rozegrał tam 10 meczów. W styczniu 2016 roku został zawodnikiem FK Teplice. Spędził tam 5 lat i rozegrał 12 spotkań. W 2017 roku wrócił na Słowację, gdzie zaczął grać w Spartaku Trnawa. W sezonie 2017-2018 został mistrzem kraju. 11 grudnia 2019 roku przeszedł do Górnika Zabrze. Prawonożny bramkarz mieszka obecnie w Katowicach. Jego marzeniem jest gra w lidze angielskiej. Jak już wspomniałam, jego pasją jest dietetyka. Razem ze swoją żoną napisał nawet książkę związaną z tym tematem. Prowadzi bloga i kanał na YouTubie. Dla zainteresowanych link do tego kanału zamieszczam w opisie. Uwaga, wszystko po słowacku. 31 grudnia 2019 roku w Nowym Jorku Marcin ożenił się z Marią. A czy Górnik Zabrze pojawi się w górnej ósemce na koniec tego sezonu? Dajcie znać, co o tym myślicie. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i udostępnijcie ten filmik swoim znajomym. Uda nam się dobić 1000 subów do końca tego roku? Mam nadzieję, także do zobaczenia. Cześć i piona!